Fujifilm X-T50 to następca popularnego Fujifilm X-T30 Mark II. W piątek pojawiły się pierwsze sztuki w kraju i tak się składa, że mam już u siebie swój prywatny egzemplarz. Co się zmieniło względem poprzednika i czy warto było za niego zapłacić blisko 7000 zł? Zapraszam Cię na pierwsze wrażenia na gorąco po jednym dniu z tym aparatem. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Aparat ten kupiłem za swoje, ciężko zarobione pieniądze. Tak się jednak składa, że ten odcinek ma swojego sponsora, a jest nim Newell Polska, którzy byli tak uprzejmi i podesłali mi całkiem pokaźną paczkę akcesoriów do tego właśnie aparatu. Oprócz kompletu zapasowych baterii w paczce od Newell Polska znalazła się także ładowarka z wyświetlaczem LCD na dwie baterie, bo nie wiem czy wiecie, ale kupując aparat Fujifilm, w środku nie znajdziecie ładowarki, także i tak musicie jakąś kupić. A jeżeli na przykład dużo podróżujesz, to polecam podróżną wersję tej ładowarki, która również pozwala na naładowanie dwóch baterii, ale jeżeli odepniesz ją od gniazdka i wsadzisz do plecaka, to ona potem z bateriami w środku pełni funkcję powerbanka. Na przykład jeżeli więcej korzystasz z telefonu komórkowego i musisz go podładować w trakcie. Więc jeżeli myślisz o zakupie aparatu Fujifilm X-T50, to polecam od razu dokupić komplet zapasowych baterii i właśnie ładowarkę. Wszystkie linki do produktów Newella, które pokazuję w tym odcinku, znajdziecie w opisie filmu. Tak jak już mówiłem, to są pierwsze wrażenia na gorąco. Przede wszystkim, najważniejsza rzecz na samym początku. Aparat jest po prostu prześliczny. Zdecydowałem się na zupełnie nowy kolor w palecie Fujifilm, a mianowicie antracytowy. Trochę się obawiałem, czy nie byłoby bezpieczniej zamówić wersji czarnej, która z jednej strony będzie bardzo fajnie pasować do obiektywów Viltroxa z serii Pro, które dosyć intensywnie testuję, a przy okazji no, czarne jest kolorem klasycznym. Z drugiej strony brałem też pod uwagę kolor srebrny, który jest zdecydowanie bardziej retro. Tak się jednak składa, że miałem już wcześniej Fujifilm X-T30 Mark II w kolorze czarnym i Fujifilm X-T4 w kolorze srebrnym. Dlatego teraz zdecydowałem się pójść w coś nowego, a mianowicie kolor antracytowy. I muszę powiedzieć, że jak tylko otworzyłem pudełko i wyjąłem aparat z środka, to po prostu utwierdziłem się w przekonaniu, że to była naprawdę świetna decyzja. Prezentuje się, uwierzcie mi, obłędnie i naprawdę na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie techniczne, to aparat jest w dużej mierze wierną kopią ostatnio wypuszczonego modelu Fujifilm X106. Mamy tutaj dokładnie taką samą stabilizowaną matrycę o rozdzielczości 40 megapikseli, taki sam autofokus, nawet baterie dali taką samą. Pierwsze wrażenie mam takie, że względem modelu Fujifilm X-T30 Mark II nastąpiła zdecydowana poprawa w prędkości działania całego aparatu. Aparat zdecydowanie nabrał wigoru i nawet poruszanie się po menu jest teraz zdecydowanie bardziej komfortowe. Zaryzykowałbym też stwierdzenie, że jest nieco lepiej niż Fujifilm X-106. Być może jest to złudzenie spowodowane zakupem nowej zabawki, ale wydaje mi się, że działa odrobinkę lepiej. Być może spowodowane jest to tym, że mógł sobie pozwolić na nieco mocniejsze taktowanie procesora, no bo aparat jest większy i łatwiej zastosować w nim wydajniejsze chłodzenie. Więc tak jak mówiłem, o ile X-T30 Mark II czy X-T4 no, miały tendencję do delikatnego przecinania się, to tutaj wszystko działa naprawdę płynnie i jest bardzo komfortowo. To co wyróżnia Fujifilm X-T50 na tle innych aparatów Fujifilm, to pokrętło funkcyjne po lewej stronie. Fujifilm X-T30 Mark II według mnie było ono totalnie bezużyteczne, a jego potencjał niewykorzystany. W przedniku mieliśmy do wyboru przy pomocy tego pokrętła wybór parametrów, czy robimy zdjęcia seryjne, czy zdjęcia pojedyncze, czy panoramowanie. Mówiłem o tym sporo w odcinku dedykowanym Fujifilm X-T30 Mark II. Mi to rozwiązanie totalnie nie podeszło. Tutaj natomiast mamy do wyboru wybór symulacji filmowych. Co lepsze, nazwy tych fabrycznie wgranych symulacji są od razu wydrukowane na pokrętle. Tutaj mamy możliwość wyboru symulacji filmowych, a same nazwy tych symulacji, oczywiście w wersji skróconej, nadrukowane są na pokrętle. Także teraz masz możliwość wyboru, czy korzystasz z Reala Ace, czy z Classic Chrome, przy pomocy fizycznego pokrętła. Niestety, wprowadzenie stabilizowanej matrycy ma pewien minus i podobnie było w modelu Fujifilm X100 szóstej generacji,
Aparat mierzy się z problemem prądożerności. Fabrycznie naładowana bateria pozwoliła mi tak naprawdę na wstępne ustawienie aparatu oraz na krótką zabawę opcjami w menu. Także tak jak mówiłem na początku filmu, od razu warto zaopatrzyć się w dodatkowe baterie. To są pierwsze wrażenia na gorąco. Spodziewajcie się kolejnych filmów o tym aparacie. Pozdro!